Muszę cię też zapytać o Instagram. Czy to jest tak, że ty korzystasz z tego medium społecznościowego tylko dlatego, że to jest twoja, element twojej pracy, czy ty to po prostu lubisz? Lubię, ale nie mam tyle czasu, żeby się tym tak pobawić, jakbym może chciała nawet. Wiesz co, nie mam takiego poczucia, że muszę, że to jest element mojej pracy. Nie, raczej nauczyłam się tego, że Instagram może przekazywać też fajne treści i pomyślałam sobie w jakimś momencie, że nie będę się ścigała na wyniki, ile jest lajków albo nie wiem, ile jest obserwujących, tylko jak będę czuła, że mam ochotę, to zrobię. I to się sprawdza i też mam takie poczucie, że nie jestem taką osobą, która biega cały czas gdzieś tam relacjonując swoje życie i czasem mam właśnie takie poczucie, że szkoda, że właśnie ci obserwujący, oni są zainteresowani tym, no ale też cieszę się z tego, że nie mam takiej przyklejonej tutaj kamerki cały czas do ręki i że potrafię żyć bez tego, bo to też jest cenne w tych czasach, mam wrażenie. Mam takie poczucie, że to nie jest może sprawiedliwe, że czasami niektóre role dostają osoby, które mają więcej na Instagramie, a już nie zawsze chodzi o doświadczenie, talent albo to, czy pasują do danej roli, bo z takimi głosami też się spotykam. Wiesz co, ja nie patrzę w takich kategoriach, czy to jest sprawiedliwe, czy niesprawiedliwe, bo trochę zaczynam już widzieć to od strony, od wewnątrz. To znaczy, no jako osoba, która pracuje, zaczyna pracować z takimi osobami, czy jak słyszę, jak mówią o tym producenci, rozumiem ich i myślę, że to jest nieuniknione, ponieważ zmieniły się już też czasy oczywiście, ale też oczekiwania widzów i oni taki miks może właśnie trochę tego, co dajemy ambitni aktorzy, co dajemy jakiś wysoki poziom, jeśli chodzi o kulturę i sztukę, z tym, że coś jest proste, łatwe, lekkie, to już trwa, więc ja mam z tym luz, to jest dla mnie okej. Okay. Sama gdybyś miała obsadzić, to chyba raczej młode talenty. Sama gdybym miała obsadzić, zależy, wiesz, bo też robiłam takie projekty, gdzie łączyłam bardzo środowiska i myślę, że nadal to robię. To znaczy zawsze biorę to też pod uwagę, oczywiście, żeby osoba, którą angażuję do jakiegoś projektu swojego, była jakby spójna z moimi wartościami, w swoich wartościach. To jest dla mnie priorytet i najważniejsza też jest relacja, czyli jakby też muszę mieć poczucie, że to nie jest wykorzystywanie siebie w jakimś tam stopniu, korzystanie z tego, co dana osoba wypracowuje i tyle, tylko musi nam się fajnie pracować, ale ja uważam, że to jest jedno i drugie można połączyć, a tak naprawdę szerokie zasięgi to też jest często no może właśnie prostsza droga, żeby dotrzeć do kogoś, do kogo byśmy inaczej nie dotarli, a można im dawać też treści edukacyjne, więc ja do tego tak podchodzę.